kochani, dzisiaj witam się z Wami w takiej bardziej sportowej wersji, a to dlatego, że właśnie wróciłam z wycieczki w Bieszczady. Byłam na Tarnicy, byłam w kilku innych miejscach, ale zanim wyjechałam w te Bieszczady, zapoznałam się z taką oto książką. Ta książka miała swoją premierę w połowie września. Na moim kanale już co nieco Wam o niej wspominałam, ale dzisiaj skończyłam ją czytać, no i opowiem Wam o niej trochę więcej. Zanim wyjedziesz w Bieszczady, Nóżka Scelina Kozłowski. Jeżeli ktoś z Was śledzi facebookowy profil Nadleśnictwa Baligród właśnie na Facebooku, no to na pewno tych panów Nóżkę i Scelinę kojarzy. Także tym bardziej wielbicieli pana Nóżki i pana Sceliny serdecznie zachęcam do wysłuchania mojej opinii o tej książce. Mierzenie się z bieszczadzkim mitem to nie jest zadanie dla jednej osoby. Dlatego ta książka ma trzech autorów. Ja mam na imię Maciek, mam kulturoznawcze wykształcenie i wziąłem na siebie zadanie narratora. Przekopię się także przez dawną i współczesną prasę, filmy, strony internetowe oraz stertę książek, które leżą w stosach na podłodze tuż obok mojego biurka. Niektóre z nich mogą być dla Was zaskakujące, ale przecież o to chodzi w literaturze i podróżach. O zaskoczenie. Moich współautorów Kazimierza Nóżkę i Marcina Scelinę będę poznawał razem z Wami. Przeprowadzimy długie rozmowy, które w dużej mierze złożą się na treść tej książki. Powiem Wam, że kiedy przeczytałam te słowa znajdujące się na pierwszych stronach, zanim wyjedziesz w Bieszczady, no to bardzo się ucieszyłam. Dlaczego? Ano dlatego, że bałam się tego, że skoro dwóch panów, którzy prowadzą naprawdę ciekawy facebookowy profil Lasów Państwowych Nadleśnictwa Baligród, właśnie, że będzie to książka taka, jakich miliony, jeżeli mówimy o książkach wydawanych przez wszelkiego rodzaju celebrytów, przez wszelkiego rodzaju ludzi sławnych. Ale na szczęście tak nie jest, no bo Nóżka i Scelina, można powiedzieć, że znają swoje miejsce i wiedzą, że przede wszystkim najlepiej czują się w lesie, a głos oddali Maciejowi Kozłowskiemu, właśnie kulturoznawcy, który jest w tej książce narratorem i który to przedstawia nam, czy to dzieje Bieszczadów, jakieś ciekawe anegdotki bieszczadzkie, różne ciekawe sytuacje sprzedane mu niejako przez Nóżkę i Scelinę oraz wspomina o życiu tych panów właśnie w Bieszczadach, można powiedzieć na końcu świata, chociaż powiem Wam szczerze, bo do Bieszczadów mam całkiem blisko, to nie jest taki koniec świata, jak mogłoby się Wam wydawać. Od razu powiem, że jeżeli uwielbiacie tych panów, to ta książka na pewno Wam się spodoba i na pewno połkniecie ją bardzo szybko. Jeżeli tych panów nie znacie, to też tę książkę połkniecie szybko. Prawdopodobnie będzie się Wam podobała, prawdopodobnie zechcecie na ten ich fanpage zerknąć, prawdopodobnie zainteresujecie się pracą leśników, może wycieczkami do lasów, chodzeniem po górach, chodzeniem po Bieszczadach. Ale no tego zagwarantować nie mogę, bo w przypadku tej książki istotne też będzie to, czego będziecie od niej oczekiwać. Ja na przykład wiedziałam, że będzie to książka z rodzaju tych lekkich, które jedynie poruszą pewne tematy i jeżeli chodzi o zgłębianie tych tematów, to będę musiała udać się do innych, kolejnych książek. To jest książka, która skutecznie zachęca do odwiedzenia Bieszczadów, ale też nie jest to przewodnik. I to zostało też w tej książce podkreślone. Nie jest to przewodnik, nie jest to książka, która opowie Wam o najciekawszych szlakach, najlepszych miejscach, w których można zdobyć jakieś ciekawe okazy grzybów. Nic z tych rzeczy. To jest książka, która pokaże Wam bieszczadzki klimat. Jakie mamy w jej wnętrzu rozdziały? Część pierwsza. Droga do leśniczówki, lasy na Facebooku, dawno temu w Bieszczadach, zagraj to jeszcze raz. Część druga. Smak poziomek z ciepłym mlekiem. Czy zwierzęta mają słupy ogłoszeniowe, mikroskop z NRD? Czy rośliny lubią pozować do zdjęć? Szukali wolności czy samotności? Część trzecia. Adres, piwnica, kuchnia i sklep. Oczywiście w tym ostatnim rozdziale sklep nie chodzi tutaj o żadną promocję jakiegoś sklepu Nadleśnictwa Baligród, ale o to, jak te sklepy tutaj w Bieszczadach funkcjonują, jakich ciekawych ludzi w tych bieszczadzkich sklepach można spotkać, od takie kulturowe klimaty. Maciej Kozłowski, czyli nasz narrator, w słowach wstępu pisze: jest rok 2018 i znów tam jadę. Już inną trasą, autostradą, ale z niej też w końcu trzeba zjechać i przejechać przez Sanok. Mój tata zawsze w momencie opuszczania tego miasta przy zakładzie Autosan, przy którym przemysłowe rury tworzą do dziś jakby bramę nad drogą, mówił: jeszcze chwila
i się zacznie. I powiem Wam, że dokładnie takie same wspomnienia z takich dziecięcych wypraw gdzieś tam w Bieszczady mam ja. Czyli w momencie przekraczania tej bramy zakładu autosan, nie bramy, tych właśnie przemysłowych rur tworzących coś w rodzaju bramy, wiedziałam, że Bieszczady są już blisko. To jest książka, która troszkę bliżej pomaga zrozumieć, na czym polega właściwie praca leśnika. I mam wrażenie, że w tych dzisiejszych czasach to jest szczególnie istotne, bo mam wrażenie, że ten nurt eko zyska już tak duże rozmiary, że najchętniej wszyscy pozostawilibyśmy wszędzie ogromną puszczę, zrezygnowalibyśmy z wszelkich udogodnień we współczesnej cywilizacji, a jak się wydaje, no nie do końca tędy droga, no i jak we wszystkim trzeba znać umiar. Bardzo spodobało mi się to, że te wypowiedzi, czy to Kazimierza Nóżki, czy Marcina Sceliny, są takie bardzo... Widać, że osobiste, kameralne, czujemy się, będąc czytelnikami tej książki, jakbyśmy siedzieli tam z jej narratorem, byli w tych miejscach, do których ten narrator został zabrany. Także można powiedzieć, że poznajemy te Bieszczady od podszewki. Także bardzo polecam tę książkę osobom, które nigdy w Bieszczadach nie były, a być może chciałyby się tam udać. Kazimierz Nóżka mówi: miasta nie lubię. Nie jestem z tych, co mówią, chodź mama, pojedziemy sobie gdzieś na rynek, do galerii pospacerować. Nie mówię o dużej aglomeracji, bo to jest już zupełna masakra. Tam dopiero widać pośpiech ludzi. Już Lesko jest dla mnie problemem, a jadę tam raz w roku. Jakbym miał gdzieś zginąć, to wolałbym polec od niedźwiedzia niż, powiedzmy, na czerwonym świetle w Lesku. Tego sobie nie życzę. A musicie wiedzieć, że Lesko to naprawdę nie jest duże miasteczko. W tej książce czytamy też o wielu innych ludziach, o których być może, właściwie na pewno, z innych źródeł, od innych ludzi, byśmy się nie dowiedzieli. Kazimierz Nóżka podczas swojej pracy, w trakcie swojej pracy leśniczego, poznał wielu ludzi, o których nie nakręcono żadnych dokumentów, więc prawdopodobnie, gdyby nie ten jego facebookowy profil, my także o nich byśmy się nie dowiedzieli. To są ludzie, którzy wyjechali w Bieszczady z nie do końca znanych powodów, spędzili tutaj nierzadko kilkadziesiąt lat swojego życia, po czym, kiedy umierali, okazywało się, że nie ma kto zająć się ich ciałem. I wtedy też na przykład Kazimierz Nóżka musiał pomóc. Także w Bieszczadach żyją ciekawe osoby. Też ostatnio trafiłam na taki program telewizyjny, w którym te osoby, na przykład takie, które wyjechały z Warszawy, z wielkich miast, przeprowadziły się tutaj w Bieszczady i tutaj ułożyły sobie od nowa życie i wystarcza im ono zupełnie. Wystarcza im do szczęścia kontakt z naturą, jakieś minimalne grosze, które wpadają im do sakiewki. Czasami mam wrażenie, że ta moja recenzja przez niektórych może zostać potraktowana jako reklama tej książki. Ale dlaczego ja właściwie po nią sięgnęłam? Ano dlatego, że sama śledzę profil nadleśnictwa Baligród, dlatego że lubię obserwować zwierzęta, lubię oglądać ciekawe rośliny, a filmy, które znajdziecie na tym profilu nadleśnictwa Baligród, naprawdę zasługują na uwagę. Sporo fotopułapek, innych ciekawych rzeczy, także prawdziwa gratka dla lubiących obserwować przyrodę. Grzesiu, czemu ty nie śpisz? Gdyby słowa te wypowiedziała matka do swojego syna, pewnie nikt poza najbardziej zainteresowanym nie zwróciłby na nie uwagi. Tyle, że pytanie to skierował Kaziu do jednego z młodych niedźwiedzi żyjących w jego leśnictwie. Zagadnął go w trakcie zimowego obchodu, a filmik dokumentujący dyskusję umieścił na Facebooku Baligrodzkiego Nadleśnictwa w serii Spotkanie Niezamierzone. Zresztą jak przeczytamy z tej książki, Kazimierz Nóżka ma szczęście do takich niezamierzonych spotkań. Chyba największym hitem okazał się film, w którym chwilę przed Bożym Narodzeniem Kazimierz Nóżka poszedł sobie do lasu i trafił tam na niedźwiedzicę z młodymi oraz watahę wilków, które tą niedźwiedzicę z młodymi chciały zaatakować. Krzyknął: nie ruszajcie, coś w tym stylu. Film zdobył ogromną popularność, był pokazywany na różnych portalach, także być może go widzieliście. Ja Wam go gdzieś tutaj pod spodem na pewno podlinkuję. Oczywiście ten filmik spotkał się z mieszanymi komentarzami, bo wiadomo, ingerencja w naturę, ale myślę, że tak jak powiedziałam, trzeba znać umiar. Marcin zapytany o las i wycinkę. Generalnie żaden człowiek nie jest potrzebny do tego, żeby był las. Jeśli potrzebujemy drewna, wystarczy drwal, co nie? Pójdzie, utnie, ale jeśli ma być i las, i drewno, potrzebny jest leśnik.
Tym przecież trzeba zarządzać. To nie może być przypadkowe działanie. Zmienił się klimat wokół służb leśnych, zarządzanie lasem spotyka się z krytyką. A w naszych działaniach dużo wynika z historii, uwarunkowań społecznych. Rośnie las, ale obok żyją ludzie i też z tego lasu korzystają. To jest książka, której autorzy prezentują, wydaje mi się, takie bardzo zdrowe podejście do pewnych spraw. Jeżeli chodzi o mnie, to takie zdrowe podejście bardzo mi się podoba, bo nie lubię żadnych skrajności. Oczywiście o wielu sprawach, o wielu kwestiach, które zostały poruszone w książce Zanim wyjedziesz w Bieszczady, wiedziałam już wcześniej, ale też było wiele takich, o których nie wiedziałam. Dzięki tej książce poznałam wiele osób, o których prawdopodobnie nigdy bym nie usłyszała, a i sama książka wydana jest naprawdę dobrze, na takim śnieżno-białym papierze ze zdjęciami, a jak wiadomo, zdjęcia zawsze uatrakcyjniają nam lekturę książki opowiadającej o jakimś ciekawym miejscu na świecie, także to jak najbardziej na plus. No i co jeszcze? Ano to, że widać, że nie jest to książka wydumana, tylko napisana tak prosto z serca. Kazimierz Nóżka i Marcin Scelina nie udają i to widać również w ich filmikach na profilu facebookowym. Są bardzo naturalni i ta naturalność widoczna jest także w tej książce. Bardzo ucieszyło mnie to, że nie próbują zostać nowymi gwiazdami polskiego leśnictwa. Nowymi, nie wiem jakie były stare. No ale w każdym razie oceniam tę książkę bardzo na plus. Serdecznie zachęcam Was do wyjazdu w Bieszczady. No i mam nadzieję, że po nią sięgniecie, szczególnie jeżeli lubicie śledzić profil Nadleśnictwa Baligród. A ja już zachęcam Was do zerknięcia też na moje poprzednie filmy. W poprzednim wspominałam o ciekawych październikowych książkowych premierach, także może również w tamtych październikowych książkach znajdziecie coś dla siebie. No i do zobaczenia już wkrótce.